Hej moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. A będzie to dzisiaj speed build z domu rodziny Przyjemniaczek z The Sims 2. W końcu nasza rodzinka Przyjemniaczków doczekała się swojego domu. Nie powiem, było trudno. Sama jak budowałam ten dom, to zaczynałam z kilka razy. Ciągle mi coś nie chodziło, aż w końcu musiałam poprosić o pomoc moją przyjaciółkę Karinę, która została moim architektem. Tak właśnie. I z jej pomocą udało mi się stworzyć w końcu ten dom, tak by wszystko wyglądało w miarę podobnie oraz szczególnie wymiarowo podobnie i zewnętrznie. Bo w środku wiadomo, że meble i te inne rzeczy to no nie da się tak idealnie dopasować. Bo The Sims 4 i The Sims 2 to jest po prostu przepaść między nimi i tyle. No ale w końcu nam się udało i oto są tego efekty. Teraz zaproszę was na speed build z samej budowy, a wnętrze domu zaraz wam pokażę, jakie urządziłam, ponieważ wyszłoby mi już za długo by trwał ten film i byłoby bez sensu aż tak przyspieszać, więc po prostu wam zaraz pokażę go z bliska. Także... Empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Uh-huh. Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. Uh-huh. You played away, well I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby I'm lost.
haven't just peace, I've been playing. You're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Uh-huh. Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. Uh-huh. Jesteśmy po speedbuildzie, oczywiście dla was to było minuty, a dla mnie to były godziny, godziny męki, bólu i łez, tak było właśnie. Tak moi drodzy, z zewnątrz ten domek się prezentuje właśnie w ten sposób. Starałam się, żeby był bardzo podobny do tego kolorystycznie, ale wiecie, z przymrużeniem oka wszystko. Tutaj w ogóle roślinki mam takie jakieś zamglone, po tej nowej aktualizacji mi się grafika trochę zepsuła, ale cóż. Pomińmy to na razie. Tutaj właśnie zbudowałyśmy taki komin prowizoryczny, bo wiecie, że w czwórce nie ma takich kominów jak w trójce, więc trzeba było sobie jakoś poradzić. Mam nadzieję, że wybrnęłyśmy sprytnie. Tutaj mamy basen. Zaczynam od ogrodu, bo tutaj mniej się dzieje. W ogóle w tym domu mało się dzieje, pomijając to, że jego budowa jest taka skomplikowana i ja się pytam, kto projektował ten dom? To jest jakaś jedna wielka masakra i brak jakiejkolwiek logiki. Tyle wam powiem. No ale dobra. A więc tak wygląda z tyłu, z przodu. No i cóż, możemy sobie zacząć od samego domu. Jak sobie wejdziemy, to od razu mamy... Tak, może to pokażę. Zróbmy to profesjonalnie, moi drodzy. W miarę. Wchodzimy sobie do domu przyjemniaczków i mamy... przedpokój, w którym jest wieża stereo oraz kwiatek. Fascynujące. Naprzeciwko wita nas mały telewizorek oraz przyrząd do ćwiczeń i schody na górę. Z tego przedpokoju możemy sobie wejść od razu do jadalni, w której mamy sobie stół, mamy sobie kominek oraz jakże zacną kuchnię, w której nic do siebie nie pasuje. Meble były w oryginale chyba z zielonymi blatami, no ale w czwórce tego nie mamy, więc jest jak jest. Tutaj mamy mini łazienkę, w której mamy tylko klop oraz zlew. Teraz oczywiście dokładne zdjęcia będziecie mieli na końcu. Teraz wam tylko tak pokażę, oprowadzę was. Wchodzimy do salonu, w którym znowu projektantem były jak było jakieś bezguście. Tak, właśnie. W ogóle jakie te drzwi są obdrapane, teraz dopiero to widzę. Nieważne. Pasują idealnie do tego wnętrza. Tutaj wchodzimy do sypialni przyjemniaczków. Proszę bardzo. Skromnie w ogóle, niby są bogaci, ale w tym domu nic nie ma. Praktycznie. I tutaj mają łazienkę z kibelkiem, umywalką oraz wanną. Fascynujące, nieprawdaż? Możliwe, że pominęliśmy jakieś szczegóły, nie wiem, jakieś obrazki albo coś. Ewentualnie jakieś inne ozdoby, bo mogłyśmy nie dojrzeć tego na screenach z tego domku z bójki, więc wybaczcie jak coś. I tak, tutaj mamy piętro. Piętro to jest po prostu mistrzostwo świata. Włącznie z tym dachem cudownym, na którym się męczyłam najpierw, zanim doszłam jak w ogóle go zbudować, więc bez komentarza. Ale widzę, że... Dobra, musimy tak patrzeć, bo dach nam tu wchodzi, więc tak. I cóż, pokój Lilianny. Co ja wam tu mam pokazać, moi drodzy? Jak ona ma tylko szafę i łóżko, praktycznie. Tutaj ma... A mogę wam jeszcze pokazać ściany, jeśli mi... O, dobra, są. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pokój Lilianny. Fascynujące, nieprawdaż? Tutaj mamy przedpokój, tu jest łazienka oraz pokój Angeliki, tak, pokój Angeliki z kawałkiem dachu. Tak właśnie, ponieważ mi tutaj nachodził i jeszcze nie znalazłam rozwiązania na ten problem, ale udajmy, że tego nie ma. No i tutaj mam jakiś tam stoliczek z kwiatuszkiem, też niebywałe, fascynujące.
No i cóż, moi drodzy, to byłby dom przyjemniaczków. I naprawdę już chyba nigdy więcej nie będę nic robić z trójki w czwórce. To po prostu spędziłyśmy na tym tyle czasu, że już mam dość. A jeszcze jak wcześniej próbowałam sama zbudować, to w ogóle nawet nie liczę, ile to wszystko mi godzin zajęło. Włącznie z tymi nieudanymi próbami. Dlatego tak, teraz na dole dam wam... nie na dole, co ja gadam. Na końcu filmu teraz będziecie mieli screeny porównawcze z The Sims 2 zdjęciami oraz z tymi aktualnymi, więc możecie też sobie się przypatrzeć. Mam nadzieję, że wam się podoba mój numer. Starałam się bardzo, bardzo się starałam. Wiadomo, że nie jest idealny, ale myślę, że bardzo przypomina ten z dwójki. Mimo wszystko. No, a tu nasza budynka przyjemniaczków już czeka, żeby się do niego wprowadzić. Także wbijajcie kochani, żyjcie sobie. Właśnie tutaj jeszcze zapomniałam, że chyba nie mamy skrzynki na listy. Trudno. Jakoś sobie poradzę. Dobra, moi drodzy. Ja wam dziękuję za uwagę i słyszymy się w innych odcinkach, także do usłyszenia i pa pa. Symphony, and you and I, we got history.